Odtwarzacz CD firmy T-Plusa. Firma T-Plusa jest to niemiecki producent sprzętu klasy high-end. Pulsar Pre-CD 2000 AC. Jest to seria profesjonalna z wyjściami XLR, oparta na laserze firmy Philips CDM3 Pro. Bardzo, bardzo rozbudowany system. Tak mniej więcej powiedziałbym, że jeszcze ciekawsza konstrukcja niż Studer A730 studyjny. Odtwarzacz ten jest uszkodzony. Standardowa usterka to oczywiście w tych modelach występuje. To jest uszkodzenie paska od wyciągania szuflady, ale to nie wszystko. Nie chce się ta szuflada wysunąć. Teraz się wysunęła. Włożymy płytę. Wydaje troszkę dziwne, niekontrolowane dźwięki. Oczywiście brak odczytu płyty. Silnik kręci, laser próbuje znaleźć ścieżkę, wczytać TCO, ale niestety nie ma żadnego efektu. Zobaczymy, na czym polega konkretnie dana usterka. Jeszcze po wyjęciu płyty, oczywiście trzeba pomóc, oj, nie zdążyłem, powtórka. Chodź tu. Silnik wydaje takie jeszcze dosyć dziwne dźwięki. Można to w ten sposób sprawdzić. Mamy tutaj ten laser CDM3 i silnik napędu płyty. Wyłączę i włączymy silnik. Włączymy zasilanie. Prawda, że ciekawy efekt w momencie startu płyty. Zrobimy jeszcze raz. Teraz mamy kompletną ciszę, ale wielokrotnie zdarza się tak, właśnie jak przed chwilą było słychać. Jest jeden wielki warkot z tego silnika. Moim zdaniem silnik ma zatarte panewki, czyli łożyska ślizgowe osi. Jeżeli teraz dociśniemy go lekko, czy nawet weźmiemy, poruszamy na boki, puka, jest gigantyczny, ale naprawdę gigantyczny luz całego tego silnika na boki. To jest moim zdaniem przyczyna usterki całego transportu, jeśli chodzi konkretnie o napęd bezpośredni płyty, czyli to, co będzie do zrobienia praktycznie. Mamy do wymiany pasek od szuflady, oczywiście całość trzeba rozmontować, wyczyścić i wymienić łożyska ślizgowe w silniku. I myślę, że to będzie cała operacja, która jest do wykonania. Jeszcze może być taka sytuacja, która występuje w transportach CDM1 Philipsa, że opuścił się cały ten talerzyk do dołu. W CDM1 mamy śrubę regulacyjną. Nie wiem jak w CDM3, jeszcze takiego modelu nigdy nie robiłem, nie rozkładałem. Co prawda czeka Studer A730 na remont, ale jeszcze on czeka. Jeszcze przed rozpoczęciem demontażu całego zespołu napędu zmierzę poziom mocy głowicy laserowej. 210-211 mikrowatów. Można jeszcze ten pomiar powtórzyć. Myślę, że jest to dość dużo, dlatego że na przykład niektóre lasery potrafią mieć 70, 90, 100. Trudno mi się do tego odnieść. Nie mam danych katalogowych, ile powinna rzeczywiście taka dioda laserowa generować mocy. Teraz rozbiórka transportu. Transport jest dość prosty do rozmontowania. Tak się prezentuje od spodu płytka. Troszkę zakurzona. Pewnie tutaj te słynne kondensatory Philipsa będą do wymiany. Ale oczywiście te mikroswitche, krańcówki też do wyczyszczenia, ponieważ są zasiarczone strasznie. Mają po kilka ohmów rezystancji przy zwartym styku. Tu mamy bohatera tego filmu, głowicę laserową z transportem. I co my tu możemy zobaczyć? Tu jest śruba do regulacji wysokości. Technika regulacji fokusa jest taka jak w modelu CDM1.
Prawdopodobnie, tak sądzę. Śruba jest oczywiście zalana jakimś tam klejem, żeby, czy farbą, żeby nie było możliwości jej przesunięcia. I teraz tak, tu mamy silnik już budowany wewnątrz tego tu elementu, to się obraca i taki jest efekt luzu. Normalnie wybite tragicznie. To jest luz na boki. Aż stuka i puka. I ten efekt. O. Trzeba zniwelować. Teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Najpierw trzeba będzie zmierzyć, jakie jest ustawienie tego właśnie talerza. Odkręcić tą śrubę. Nie wiem, jak się do tego dobrać. Prawdopodobnie to jest na prasie wciśnięta oś wewnątrz tego aluminium. Wycisnąć, wybić. Nie wiem. Może się skończyć to destrukcją tego napędu CDM3, ale tego nie wiem. Najpierw zacznę troszkę delikatnie. Spróbuję to wykręcić, zrobić jakieś pomiary wysokości suwmiarką, tak żeby później było łatwiej to wyregulować. No troszkę będzie z tym pracy. Nie wiem oczywiście też, jakie są łożyska w środku ślizgowe. Nie mam pojęcia, czy je się da wymienić, czy ich się nie da wymienić, jakie są średnicy wewnętrzne, no to pewnie 3 mm, ale nie wiem, jakie średnicy w zewnętrznej, czy one są po całości, jak w niektórych modelach jest taka długa tuleja, czy są na przykład dwa, czy nie mam kompletnie pojęcia. Pierwszy raz coś takiego rozkładam. No i zacznę przede wszystkim od tego, bo jeżeli ta operacja się nie powiedzie, no to po co walczyć z czyszczeniem, z wymianą elektrolitów, z naprawą tych krańcówek, skoro i tak te CD nie będzie działało, dopóki tego silnika nie da się zreanimować lub dopóki on nie będzie w pełni sprawny. Laser jest ok. No i trzeba jeszcze uważać, żeby tutaj nic nie urwać. Zaraz te tasiemki jakoś chyba pozabezpieczam, poprzyklejam, żeby nie było jakiejś dodatkowej awarii. Wykręciłem śrubę regulacyjną od spodu i tu mamy taki pierścień metalowy. Ten pierścień prawdopodobnie jest naciśnięty na tą oś w tym celu, aby zapobiec wysunięciu się tego wirnika. Teraz, żeby to wycisnąć, zacznę to robić od góry. Przygotowałem taką podpórkę do prasy, po to, żeby ona mi się oparła o ten odlew aluminiowy. Teraz, jeżeli to będzie tu oparte, będę mógł wycisnąć śmiało ten czpień, tą oś z tego środka koła. Spróbuję, zobaczę, co z tego wyniknie, tak żeby się dostać do łożyskowania już bezpośrednio, które będzie zapewne zamontowane w odlewie z aluminium. Jak dla mnie powstał dość duży problem, polegający na tym, że po wyciśnięciu tej oto osi, która była zamontowana w ten sposób, to był pierścień zabezpieczający przed wysunięciem się do góry tego silniczka. Okazało się, że wewnątrz mamy tuleję, która jest po całej długości. To znaczy tak troszkę to dziwnie wygląda, ponieważ patrząc do wnętrza tej tulei, ona ma tak jakby, tak wygląda, jakby się składała z dwóch części. I teraz mamy tu gigantyczny luz. To jest dużo. Z tej strony jest jeszcze gorzej. Zobaczcie, co się dzieje. To jest włożone na co najmniej 3-4 mm. Chodzi na boki okrutnie. Jeszcze no, w kamerce tego nie będzie za bardzo widać, ale na tulei pod światło patrząc są normalnie przypalone miejsca. Takie ciemne, zbrązowiałe, czyli to się musiało dość mocno nagrzewać. Kolejna rzecz jest taka, że ta tuleja jest zrobiona z całości. Tak jak w napędach CDM1 na przykład jest w ten sposób zrobione, że odlew aluminiowy, czyli tuleja ta aluminiowa, jest po całej długości i można sobie pozwolić na to, żeby wcisnąć dwa łożyska. Jedno od góry, na przykład drugie od dołu. Tutaj takiej opcji nie ma. Nie wiem, jak ten problem rozwiązać, ponieważ łożyska, którymi dysponuję, mają odpowiedni wymiar zewnętrzny, odpowiedni wymiar wewnętrzny, ale są za krótkie. Nie ma możliwości zdobycia takich łożysk długich. To
znaczy jest taka opcja, 3-4 tysiące złotych i zrobią mi takie łożysko. Nie ma problemu, dlatego że są to koszty wykonania bardzo dokładnej matrycy do uruchomienia produkcji. I jak to teraz rozwiązać ten problem, nie mam pojęcia. Bo tak jak jedno łożysko można zamontować w tym odlewie aluminiowym, tak z tej strony no nie zamontujemy. Żeby teraz obejrzeć całą konstrukcję dokładnie jak to jest zrobione, będę musiał wyjąć ten zestaw cewek. A żeby go wyjąć, trzeba odlutować tutaj kilka punktów. No i oczywiście odkleić z powrotem tą taśmę, którą zabezpieczyłem, tasiemki, żeby nie uległy zniszczeniu. Więc teraz przystąpię do zdemontowania tej płytki i wyjęcia tego zespołu cewek. Wtedy zobaczę, na jaką głębokość, jak jest w ogóle zainstalowana ta tulejka. Więc moja koncepcja jest taka, aby ona ma 6 mm 6 i załóżmy, że będzie miała na przykład, to tak strzelam, bo jej nie wyjąłem jeszcze, 6 na przykład na 15, przyjmijmy, bo tam jest troszkę głębiej, 6 na 15. Więc koncepcja jest taka, żeby bardzo precyzyjnie przetoczyć o 1 mm dwie takie tulejki nowe, wykonać na przykład z mosiądzu albo z aluminium, albo ze stali tuleję wewnętrzną o średnicy 5 mm, zewnętrznej 6, czyli ścianka 0,5 mm. Musi być to bardzo precyzyjnie wykonane i zamontować dwie takie nowe tuleje i całość wcisnąć dopiero do korpusu. Taka jest moja koncepcja. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Zaraz zrobię zbliżenie, też Wam pokażę, bo tak jak wspominałem wcześniej, że tam wewnątrz jest szczelina, tak jakby to się składało z dwóch części, te łożyskowanie. Ale zaraz pokażę mniej więcej, co ja o tym sądzę. Wydaje mi się, że to się składa z dwóch elementów. Tak jak patrząc na tą część, to mamy prostą sprawę. Jest jakby tulejka jedna i problem z głowy. Natomiast z tej strony mamy taki wewnętrzny rant. Tu. Tak jakby to była tuleja, a tu wciśnięte w tą tulejkę dopiero łożysko. Ale dopóki tego nie popsuję, dopóki tego nie wyjmę, nie będę wiedział, o co chodzi. No bo jaki sens to miałoby coś takiego tutaj? A tam w środku jeszcze jest widoczna szczelina. O, teraz można nawet zauważyć w kamerce głęboko, głęboko, głęboko tam od góry widać szczelinę. Tak jakby to się składało z dwóch części. Czyli na przykład tu mamy tuleję, którą jest wciśnięte łożysko, a tu jakby jest ta tuleja już na stałe związana z łożyskiem. I tam też można zauważyć szczelinę. W każdym bądź razie to jest taka dziwna konstrukcja. Na początek trzeba usunąć ten obwód drukowany. Tu mamy punkty lutownicze do cewek. Kilka tych punktów jest. Odczepić PCB i zobaczyć, co tam w środku piszczy. Praca dość złożona będzie tutaj. Naprawdę złożona. Ale to jest jedyna opcja uratowania, moim zdaniem, tego napędu. Samo smarowanie to nic nie da, bo to i tak będzie źle pracowało. I tak trzeba wymienić łożyska, i tak trzeba wymienić łożyska. Dziwi mnie, dlaczego nikt tego nie robi. I tu jestem mocno zaskoczony, dlatego że to jest tuleja toczona. Toczona, wykonana z brązu. To nie jest spiek brązu z olejem, tak jak standardowo się to stosuje w silnikach, tylko jest to wytoczony element, całkowicie z kawałka. I nawet widać, że powinno być olejowane zewnętrznie, dlatego że w tym miejscu mamy dziurkę. Tu jest dziurka wywiercona, tak jakby to było specjalnie przygotowane pod olej albo pod jakieś odpowietrzenie. I raczej nie jest to spiek proszku brązowego z olejem. Nawet można zauważyć, że tutaj są jakieś ślady jakiegoś, tak jakby coś tutaj wyciekało. Natomiast też można się tym sugerować, że było to olejowane czy smarowane olejem, dlatego że tu mamy śrubę tą, którą się reguluje wysokość silnika i tu normalnie jest olej gęsty. Więc co ja mogę teraz wymyśleć, żeby to naprawić? Na początek to tą tulejkę na pewno trzeba usunąć z tego odlewu aluminiowego
Zaraz coś pewnie wykminię, ponieważ można zastosować jeszcze zupełnie innego rodzaju łożyska, niekoniecznie tego typu ze spieków, ale jeszcze ze stali, ale to na ten temat mówię za chwilę. Tutaj na laser jeszcze nałożyłem na złącze taśmę miedzianą, tak żebym miał pewność, że nie zabiję diody laserowej elektrostatycznie. Zaraz to jeszcze przykleję, żeby było bezpieczniej. I teraz będą eksperymenty. Trzeba przygotować narzędzie do wyciśnięcia tej tulejki, jakoś podkładka, coś, no, odpowiedni stempel. Stąd taka ciekawostka, że tu ewentualnie sądziłem, że są tuleja plus łożysko ślizgowe, a to jest jednak całość i fabrycznie zostało to tak dziwnie wytoczone. No i tak właśnie powoli uczę się naprawiać odtwarzacze CD. Myślę, że w Studerze A730 będzie to samo do zrobienia, chociaż sprawdzałem, tam można ruszać tym silnikiem na boki, nie ma absolutnie żadnego luzu, natomiast tutaj jest katastrofa. Jest jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie. Zastosowanie tego typu łożysk samosmarujących, to jest zwinięte coś z kawałka blachy stalowej, ale w środku pokryte specjalnym tworzywem. Nie wiem, jak to się nazywa, to tworzywo, nie jest to, może jest to teflon, nie mam pojęcia. Natomiast nadaje się spokojnie do zastosowania, nie musi być ten rodzaj materiału, można zastosować taki. Chodzi tu o to, że różne łożyska zachowują się w różny sposób w zależności od prędkości obrotowej, ale z tego, co rozmawiałem z dostawcą, podałem mu nieco, jakie są prędkości obrotowe, jakaś średnica wałka, te wytrzymują bez problemu. I teraz można zrobić taki manewr, że jeżeli mamy tutaj ośkę 6 mm, to łożysko ma też 6, no to nie zrobię tutaj nic, natomiast to ma 4,5 mm. Wwiercić tu otwór 4,5 mm i wcisnąć dwie takie tulejki. I problem by się automatycznie rozwiązał. Bo jeżeli to jest stop brązu, a nie spiek brązu, nie powinno mi się rozpaść podczas wciskania tulejek. Mamy tu 6 mm, a tu jest 4,5 mm. To by było bardzo ciekawe rozwiązanie. Ta tulejka, jak widać, ma troszeczkę większą średnicę, ma te 2/300 więcej, dlatego że jest to zrobione nadmiarowo, więc jeżeli teraz byśmy to założyli, to ona będzie miała troszkę luzu, ale w momencie, kiedy ją wciśniemy, zaciśnie się do wymiaru takiego, jaki powinien być, czyli 3 mm będzie miał otwór wewnętrzny. I to jest kolejne rozwiązanie, które możemy tutaj spokojnie zastosować. Dwie takie tulejki w sumie będą miały długość 11,7. Bardzo dobra długość, zostanie trochę miejsca w środku, ale jakby nie było, i tak trzeba ten element wycisnąć. Takie ciekawostki przyrodnicze, nigdy tego nie robiłem, ale jak widzicie, kiedyś kupiłem różnych trochę łożysk do eksperymentów o różnych wymiarach, różnych średnicach, tak żeby popróbować, żeby coś z tego wyszło. Technologia już jest przeze mnie sprawdzona na iluś silnikach do gramofonów, do magnetofonów, na kilku odtwarzaczach CD, zresztą już to na filmach pokazywałem, że wymieniałem takie rzeczy, natomiast tutaj mnie to zaskoczyło, ten typ rozwiązania, który został tutaj użyty. Tu mamy cewki, które wymontowałem, płytka, tu są dwa czujniki Hala do kontroli obrotów. Teraz to wszystko trzeba spakować jakąś torebkę, żeby nic nie poginęło ze śrubkami, łącznie ośką, i można będzie przystąpić do przygotowania osprzętu w celu wyciśnięcia tej tulejki. Ponieważ prawdopodobnie nie mam nic, co by się nadawało, żeby ją wycisnąć, oprócz czpienia zewnętrznego, gdzie mam taki czpień przygotowany o średnicy chyba 5,8 mm, ale coś trzeba tu jeszcze podłożyć. Tak to działa, eksperymenty trwają, tu jest element mocujący tego zespołu, zarazem działa to jako obciążenie. Aha, tu mamy jeszcze sprężynki do amortyzacji. O, już założyłem z powrotem, to też trzeba wszystko spakować w torebkę. Tulejkę wycisnąłem i jest to tuleja z brązu, toczona. Nie jest to prasowane ze spieków. Długość tulei
15 mm, średnica 6, przyjmujemy otwór i w środku jest nożem haczykowym nacięcie zrobione, mniej więcej jakieś 3/4 głębokości tulejki. Co mogę w tym momencie zrobić? Pierwsze rozwiązanie, zamontować dwa takie łożyska ślizgowe. Drugie, wykonać taką tulejkę od podstaw z brązu, bardzo precyzyjnie. Rozwier taki mam, wszystko w klasie H7, można się pokusić taką tulejkę zrobić. Natomiast nie mam materiału, bo najmniejszy wałek z brązu mam, to jest FI40 mm. Natomiast tu potrzebuję szóstkę, więc teraz trzeba zamówić taki kawałek brązu 6 mm, ale poczekam z tym zamówieniem. Najpierw spróbuję wykonać tą opcję. Jak się uda, to się uda, a jak nie, to będę eksperymentował dalej. Natomiast pod tego typu łożyska otwór musi być wykonany bardzo, bardzo precyzyjnie, co do dosłownie 0,01 mm. Więc wiertłem praktycznie takiego otworu nie wykonam. W związku z tym trzeba zamówić rozwiertak 4,5 mm w klasie H6 albo w klasie H7 i to jest wydatek następnych 50 albo 70 zł z przesyłką. No ale nie ma tutaj praktycznie żadnego wyjścia. Nawet jeżeli ktoś by się pokusił kupić taki laser używany, no to no oczywiście on będzie płyty czytał, bo inaczej byłaby jakaś reklamacja. Natomiast pytanie, czy on będzie miał dobre łożysko ślizgowe. Tego nie wie nikt. Warto poświęcić z godzinę, dwie na eksperymenty i ewentualnie dokupić rozwiertak 4,5 mm. No cóż, w takim razie trzeba przystąpić do eksperymentów. Ale chwilowo nie teraz, ponieważ nie dysponuję rozwiertakiem 4,5 mm, a tak jak powiedziałem przed chwilą, wiertłem się precyzyjnie tego otworu nie da wykonać. Musi być rozwiertak. Trochę eksperymentów, prawie 3 godziny eksperymentów. Zrobiłem tak, jak wcześniej planowałem. To jest ta oryginalna tulejka. Rozwierciłem, wcisnąłem w środek dwie te panewki samosmarujące. One są złożone z taśmy stalowej, która w środku jest pokryta teflonem i ołowiem, ale jakoś wyszedł za duży luz. Nie wiem czemu, nigdy ich jeszcze nigdy w życiu nie używałem. No więc nadszedł kolejny etap. Kolejny etap to było wykonanie tulei z mosiądzu. Następnie zmniejszenie z 6 mm łożyska do 5 mm. 5 z kawałkiem zawsze jest tam, 5,01, 5,02. Po to, żeby było troszkę ciaśniej. Jedno już jest wciśnięte na miejsce. Tu mam oryginalną oś od silnika. Jest bardzo ładnie. Praktycznie nie ma luzu. Jakiś tam bardzo minimalny, wyczuwalny jest, ale musi być. No i teraz trzeba wcisnąć drugą tulejkę. Już nawet nie chciało mi się do tego celu używać prasy. To zrobię to na imadle. Jest. Też troszeczkę wymiar odjechał. Długość tej jest 15,29, a tej oryginalnej 15,20, no 900 więcej. No i mamy teraz teoretycznie przygotowany taki zestaw. Tak to wygląda. Wejdzie. No dość ciasno, ale się kręci. Tak to się prezentuje. 3 godziny eksperymentów. Całą pracę trzeba wykonać, jak już zapewne się domyślacie, dość precyzyjnie. Teraz ten element ślizgowy, czyli tą tulejkę, trzeba wcisnąć do korpusa napędu. I powinno być wszystko ok. I te tulejki pracują na sucho. Dla opartego można by jeszcze troszkę to zmodyfikować. Zamiast dać dwóch łożysk ślizgowych góra-dół, to jeszcze zamontować trzecie w środku, ale uważam, że to jest pozbawione zupełnie sensu. Tyle operacji, aby uratować CDM3. Tulejka przygotowana. Miejsce na prasie również. Teraz musi być tak wciśnięta, dość precyzyjnie na taką wysokość, żeby
pomiędzy tą częścią a wysokością tulei było, już sobie to zanotowałem na głowicy, 18,7 mm. Więc trzeba to dość na parę etapów wciskać. Mamy tu 24, czyli około 6 mm musi być wciśnięta podkładka, żeby wyszło to prostopadle. Trochę trzeba podnieść do góry. Ta praska to ma nie za duży nacisk, ale za to jest dosyć precyzyjna. Aha. Troszkę wlazło. Okazuje się, że wcale to nie jest takie proste. Teraz wlazło za głęboko, później wyszło za płytko, znowu za głęboko. Mamy mieć 18,7, jest 20 mm. Więc tak, jedna podpórka od tej strony, później od tej strony, znowu jakaś kombinacja. Także teraz muszę, jak nie z tej strony wycisnąć, to z drugiej, ponieważ jest teraz za głęboko. Tak trzeba troszkę kombinować. Tutaj śrubką, aha, ustawić dystans. Różnice są naprawdę bardzo niewielkie. Około 2 mm. No jeden z kawałkiem milimetra. Załóżmy, że będzie kawałek. Ma być 11,7, tak? 19,8. Obrót kawałeczek. Dziewiętnaście. 18,68. Można przyjąć, że jest zrobiony. Trochę ciasno. No, się zacisnęło teraz. Ale nie, jest ok. Można przyjąć, że działa. Połowiczny sukces jest, ponieważ jeszcze trzeba to wszystko zmontować i odpalić. Mam nadzieję, że zadziała, bo szkoda by było tego pięknego odtwarzacza stracić. Składam dalej. Tulejka zamontowana. Cewki silnika również na miejscu. Zero luzu. Działa idealnie. Teraz ostatnia czynność praktycznie przed złożeniem, wciśnięcie dość precyzyjnie tego właśnie czpienia w taki sposób, żeby było prawidłowo do odpowiedniej wysokości, którą sobie tutaj wcześniej napisałem, ile ma być, i ustawienie tej śruby od regulacji fokusa. Dość dużo czasu to wszystko zajęło, ale mam nadzieję, że będzie teraz działało jak nowe. Transport zmontowany. Wymieniłem jeszcze trzy kondensatory elektrolityczne, które miały 30% pojemności. Przełączniki wyczyszczone. Stary smar zamienił się w proszek. Stracił kompletnie swoje właściwości smarujące. Wymieniony pasek. I praktycznie można składać. I ciekawy jestem, czy tym razem zadziała, czy nie zadziała, ponieważ przed rozmontowaniem zdarzało się, że czasami płytę czytał ten cały transport. Natomiast po wymianie, myślę, tego łożyskowania silnika absolutnie nie ma żadnego luzu. Wszystko jest perfekcyjne. Powinien działać bezproblemowo. Jeszcze się troszkę źle tasiemka ułożyła, ponieważ gdzieś
obciera. Jeszcze trzeba do tego troszeczkę zajrzeć, ale to w sumie zajmie chwilę, żeby unieść ten transport. Trzeba odkręcić dwa wkręty. Jest to dość prosta operacja. Jeszcze zobaczę, dlaczego tu tasiemka obciera i składam. Jak widzicie, odtwarzacz działa, ale teraz opowiem Wam bajkę nie z tej ziemi. Wszystko trwało kolejne około 10 miesięcy, zanim ten sprzęt został przywrócony do żywych. Przez to, że popełniłem jeden malutki błąd, musiałem wydać jakiś niemały grosik i zdobyć drugie urządzenie, aby to przywrócić do stanu poprzedniego, przynajmniej działającego jako tako. Problem polega na tym, że głowica laserowa CDM3 była montowana realnie w 5-6 modelach odtwarzaczy CD na ziemi produkowanych. Był to Luxman, był to jakiś właśnie T+A, była to jakaś szafa grająca w Stanach Zjednoczonych produkowana i jeszcze jakieś 3 modele bardzo, bardzo drogich urządzeń. I na tym kończyła się historia tej głowicy laserowej Philipsa CDM3 Pro. Ten model T+A, Pulsar CD2000, był produkowany w dwóch wersjach. Tak realnie był produkowany nawet w 4 wersjach, ponieważ była wersja jako 2000 Pro i 2000. Różnica polegała na tym, że wersja 2000 Pro posiadała sterowanie zewnętrzne, tak żeby pracowała w systemie z jakimiś tam urządzeniami sterującymi komputerowymi i posiadała wbudowany przetwornik bardzo dobrej klasy cyfrowo-analogowy, który mógł pracować tylko i wyłącznie jako niezależny przetwornik. Wersja bez Pro była taka sama, bez zewnętrznych sterowań, bez wyjść XLR i bez tego dodatkowego przetwornika, ale to Wam za chwilę pokażę. I taką udało mi się kupić. Później weszły na rynek identycznie wyglądające w wersji MK2. Również podobnie skonstruowane, ale różnica polegała na tym, że transport był CDM9 Pro. I akurat dysponuję laserem CDM9, 9 Pro i z tym nie ma większego problemu, są to dość popularne produkty. Natomiast CDM3 jest to produkt bardzo rzadko osiągalny. Jeżeli można gdzieś kupić taki laser używany, taką głowicę, taki zespół, no to jest wydatek rzędu od 2 do 3000 zł za samo to stworzenie. I teraz na czym polegał przede wszystkim problem i na czym polegał mój błąd, który tutaj popełniłem. Podczas wykonywania pomiarów, ustawienia wysokości tego talerzyka, na którym leży płyta, źle zrobiłem pomiar. Zapisałem, że to ma być 18,6 mm. Ale prawdopodobnie miałem źle skalibrowaną suwmiarkę. Jeżeli dosuniemy suwmiarkę do końca, mamy 0,0. Ale możemy sobie zrobić 0 w innym miejscu. I wtedy ona będzie albo na minus liczyć, albo na plus. I to właśnie prawdopodobnie z tego wynikał ten cały błąd. Mogło się to gdzieś nacisnąć. To jest chwila. I źle został wykonany pomiar. Po zmontowaniu tej głowicy laserowej, tego zespołu wymiany łożysk, okazało się, że nic nie działa. Laser szuka ścieżki, nie wczytuje płyty i na tym kończy się działanie urządzenia, wyświetla no disk. Następnie minęło wiele, wiele miesięcy. Szukałem gdzieś, żeby taki laser podejrzeć, pisałem do znajomych. Nie ma w sieci instrukcji serwisowej do tej głowicy. Nie ma jak tego zrobić. No więc postanowiłem znaleźć w rozsądnej cenie oczywiście drugi odtwarzacz CD. I też kupiłem podobny, tylko bez wersji Pro, czyli CD2000. I zacząłem wykonywać pomiary. I co mi tutaj ciekawego wyszło? Wyszło mi to, że wysokość tego talerzyka w stosunku do tego punktu tutaj, korpusu głowicy laserowej, jest prawie pół milimetra za wysoko, ten talerzyk umiejscowiony. Jak to zmierzyć? W stosunku do tej ramy, czy do tego odlewu aluminiowego, nie możemy tego wykonać. Jest istotne to, aby zmierzyć wysokość talerza do głowicy. Chodzi o ten tutaj, o tą szczelinę. Szczeliną jeżem jest to niewygodnie wykonać. Tutaj jakiś czas temu dostałem fajny prezent od administracji grupy z Facebooka Magnetofony Kasetowe. Zestaw płytek wzorcowych. I na podstawie tych płytek wzorcowych ustaliłem dokładnie, jaka ma być wysokość tego właśnie lasera w stosunku do talerzyka. I co się okazało, że nie mogę sobie poradzić z ustawieniem tej wysokości. Coś mi tu nie pasuje. Śrubę wykręcam prawie na maksimum do regulacji fokusa i nic.
I to był kolejny następny błąd. Zbyt nisko wciśnięta oś w stosunku do tego talerzyka. Ona ma tutaj około tam 1,1 mm być poniżej tej krawędzi, a była następny jakiś tam kilka dych za głęboko. I żeby ten talerzyk odpowiednio opuścić, no to ta śruba wychodziła za bardzo do dołu. Na czym polegała kolejna modyfikacja? Na rozmontowaniu tego zespołu i odpowiednim wciśnięciu talerzyka. Po ustawieniu identycznej co do praktycznie kilkusetnych milimetrów wysokości korpusu głowicy laserowej i talerzyka, pyk, włączam i działa. I zajęło to wiele, wiele miesięcy i nerwu z mojej strony. Dobrze, że klient był wyrozumiały i poczekał. I teraz mam w tym momencie swój odtwarzacz CD bardzo dobrej jakości, który po zrobieniu serwisu będzie do sprzedania. Na szczęście był kupiony w miarę rozsądnej cenie i na tym nie będzie żadnej straty. Ale szanowni Państwo, to nie jest tak, że wszystko jest pięknie i cudownie, jak się pokazuje na filmach. Wiele, wiele takich dziwnych sytuacji wychodzi w życiu i tutaj trzeba ponieść jakieś konsekwencje tego, co się robi. Także przestrzegam przed tym, żeby pomiary wykonywać 10 razy, a nie jeden raz. Także tutaj ten temat został uratowany. To jest laser z tego drugiego odtwarzacza wymontowany, on jest pełnosprawny. I jeszcze została ostatnia rzecz na sam koniec, ustawienie fokusa, ale to już jest bardzo dokładna, precyzyjna robótka, dlatego że ruch tą śrubką na poziomie 20-30 stopni powoduje już gigantyczne zmiany w ustawieniach. Jest to bardzo, bardzo czuły punkt tego zespołu lasera. Dużo bardziej czulsze niż na przykład w CDM1. Zdecydowanie wielokrotnie czulsze. Tak wygląda historia tego odtwarzacza T plus A. Tu natomiast mamy tą wersję, która się nazywa CD2000AC bez dopisku Pro. I jak widzimy, mamy standardowy przetwornik DAC bez żadnych dodatków. System sterowania jest identyczny, transport identyczny, układ zasilania prawie identyczny, ponieważ tu jeszcze brakuje kilku elementów w sekcji do zasilania tego dodatkowego DAC-a. I dodatkowo nie mamy tutaj wyjść XLR. W związku z tym ten odtwarzacz nie może pracować jako zwykły przetwornik cyfrowo-analogowy. To jest różnica pomiędzy właśnie serią Pro i serią standardową. Ten odtwarzacz też wymaga jakiegoś drobnego serwisu, jest w pięknym stanie zewnętrznym. Ma bardzo minimalnie zużyte łożyska ślizgowe w napędzie. Parę kondensatorów tutaj Philipsa do wymiany, reszta jest ok. Będzie do sprzedaży. Taka jest podstawowa różnica między wersją tradycyjną a wersją Pro. Jak widzimy, tu mamy tylko wyjście lewy, prawy SPDIF, a tutaj mamy jeszcze cały zestaw do wykorzystania przetwornika cyfrowo-analogowego, łącznie z wyjściami XLR. Urządzenia są do siebie podobne, jeśli chodzi o panel przedni, natomiast zdecydowanie inaczej wyglądają w środku i inaczej wyglądają na tylnej ściance. Wygląd zewnętrzny jest bardzo podobny, natomiast w przypadku wersji MK2 praktycznie na panelu przednim nie ma informacji, że jest to wersja druga edycji. Po ponad roku odtwarzacz wróci do swojego domku. Piszcie w komentarzach o tym, czy u Was też się zdarzają takie wpadki, takie problemy z serwisami, bo jak się coś robi, to trudno, żeby nie zdarzały się jakieś takie dziwne pomyłki. Jeszcze bardzo proszę o jak najwięcej komentarzy i łapki dla zasięgu. Jest to dla mnie informacja, że materiał Wam się podoba i jakby motywacja do robienia kolejnych odcinków. Dzięki za obejrzenie. Cześć.